Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić dobre zdjęcie w lesie, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Fotos i grafo to są greckie słowa, które oznaczają w potocznym przekładzie światłopisanie. Czyli można powiedzieć, że bez światła nie ma fotografii. Nawet jego niewielka ilość jest niezbędna do tego, żebyśmy zrobili jakiekolwiek zdjęcie. Do wykonania zdjęć potrzebujemy aparatu. I tu pojawia się pierwsze pytanie. Jaki aparat jest najlepszy do fotografii przyrodniczej? Ten, który mamy właśnie przy sobie. Bo bez aparatu nie zrobimy żadnego zdjęcia. Nawet taka niewielka kamera zamontowana w smartfonie przy odrobinie wprawy pozwoli nam zrobić całkiem przyzwoite zdjęcia przyrody. W fotografii przyrodniczej rozmiar sprzętu nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę cała fotografia powstaje w głowie. Dopiero potem przelewamy to wszystko na nasz sprzęt, który robimy zdjęcia. Gdy chcemy robić przyzwoite zdjęcia przyrody, ale niekoniecznie chcemy dostać garba od noszenia wielu kilogramów ciężkiego sprzętu, ogromnych obiektywów, dużych lustrzanek, możemy się zastanowić nad zakupem trochę mniejszego aparatu, zaawansowanego kompakta lub takiego z wymienną optyką. Pozwolą one zrobić niezłe zdjęcia, a jednocześnie, chodząc po lesie, nie stracimy przyjemności z podziwiania przyrody. Znacie ten kadr? Możecie go raz w miesiącu zobaczyć na profilu głównym Lasów Państwowych na Facebooku. Pokazujemy tam, jak w różnych porach roku las zmienia swoje oblicza. Zobaczcie, to jest zdjęcie z zimy, to jest zdjęcie z wiosny, a tu widzimy zdjęcie z wczesnego lata. Gdy chcemy w lesie zrobić zdjęcia dzikich, dużych zwierząt, musimy się wyposażyć w taką oto armatę, idealną do bezkrwawych łowów. Gdy pójdziemy do lasu z taką landarą, musimy wziąć pod uwagę to, że będzie nam z nią ciężko chodzić. Leśne drogi to dobre miejsce do robienia fotografii. Są to miejsca, w których wiele dzikich zwierząt przechodzi przez las, bo one, tak jak ludzie, nie lubią przedzierać się przez jeżyny, leszczyny i inne krzaki. Wolą otwarte przestrzenie. W takich miejscach też można spotkać na przykład wilki albo lisy, inne zwierzęta drapieżne. Drogi to fajne miejsca, w których łatwo widać perspektywę i można ukazać las większym niż jest w rzeczywistości. To nie są kraty, ale to są zasady trójpodziału, które w fotografii są niemalże aksjomatami. Chodzi o to, że każde zdjęcie, które robimy, powinno mieć te obiekty, które nas najbardziej interesują, w czterech mocnych punktach. Są to te cztery punkty. Centralnie praktycznie nie powinno znajdować się nic ważnego na fotografii. Rzadko fotografie udają się dobre, które są centralne. Takie na przykład, jeżeli przedmioty są symetryczne, jak na przykład kwiatostan jakiegoś kwiatu albo czyjaś twarz. Gdy na skraj lasu wyjdzie na przykład łoś, to postarajmy się, żeby znalazł się on w kadrze w jednym z tych czterech mocnych punktów. Jeżeli wchodzi z tej strony, dobrze, żeby znalazł się w tym punkcie. Jeżeli wchodzi z tej strony, dobrze, żeby znalazł się w tym punkcie. Żeby tam, gdzie idzie, było dużo powietrza i żeby miał miejsce pójść dalej. To właśnie w tym miejscu miałem jedno z najbardziej niesamowitych spotkań z wilkami w moim życiu. No i oczywiście nie miałem ze sobą wtedy aparatu, więc wilki sobie poszły, a ja nic nie zrobiłem. Więc jak wybieramy się do lasu, miejmy ze sobą aparat. Piękna, słoneczna pogoda w samo południe to jest dobra do leżenia na leżaku, a nie na fotografowanie przyrody w lesie. Gdy pada deszcz, jest pochmurno, jest mgła, wielu ludzi mówi, że to jest zła pogoda na robienie zdjęć i w ogóle nie idzie wtedy do lasu.
Ale to jest nieprawda, bo właśnie zła pogoda jest niezwykle fotogeniczna. W momencie, kiedy światło słoneczne przechodzi przez chmury, jest rozproszone, w lesie nie ma praktycznie cieni, wszystkie elementy całej struktury lasu są dobrze doświetlone, możemy zrobić zdjęcia nawet najmroczniejszych sekretów lasu. Gdy robimy zdjęcia w lesie w ciągu dnia, na pewno spotkamy się z takim problemem, że część zdjęcia będzie za ciemna, a część zdjęcia będzie za jasna. Dlatego wybierzmy naświetlenie do tej ciemniejszej strony, która będzie całe zdjęcie zaciemniała, żebyśmy nie zrobili zdjęć przepalonych. Natomiast w programie do obróbki fotografii z cieni dobrze będzie można wszystko wyciągnąć i ocalimy fotografię. W fotografii istnieje coś takiego jak koncepcja decydującego momentu. Polega ona na tym, że wybieramy ten kadr, w którym najwięcej się dzieje. Największy ładunek emocji on w sobie niesie. Może to być na przykład starcie dwóch byków na rykowisku, moment, w którym wilki dopadają swoją ofiarę. Może być też to pierwszy i ostatni rozbłysk słońca na horyzoncie. Gdy robimy zdjęcia zwierząt, a przede wszystkim ptaków, musimy zwrócić uwagę na to, żeby zrobić zdjęcie, na którym będzie ostre ich oko. To bardzo ważne, bo ponieważ wokół znajdują się emocje, gdy ono będzie ostre, cała pozostała część zdjęcia już jest dużo mniej istotna. Wbrew pozorom, dobrze jest przeczytać instrukcję obsługi aparatu, bo każdy aparat ma inne parametry, inne pokrętełka i jak możemy z niego w pełni korzystać. Wujek Dobra Rada radzi: nie róbcie za dużo zdjęć, bo będą Wam tylko zajmowały miejsce na dysku, nie będziecie oglądali ich ani Wy, ani nikt inny. Jak nie mamy ze sobą statywu, albo nie zdążyliśmy go rozłożyć, to możemy wykorzystać naturalne miejsca, w których możemy ustabilizować obraz naszego aparatu. Na przykład taką grubą sosnę możemy się elegancko oprzeć i dzięki temu fotografia będzie na pewno bardziej ostra niż ta, którą wykonamy z ręki. Skraj lasu to jest miejsce, które jest świetne dla fotografii przyrodniczej. Po pierwsze jest to miejsce, w którym zwierzyna wychodzi bardzo chętnie na żer, bo na otwartym terenie ma dużo świeżego pokarmu. Natomiast dla nas jest to o tyle ważne, że również wcześnie rano są tam całkiem niezłe warunki świetlne. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek o fotografii i dobrych kadrach, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.